Dzień dobry. Witajcie w słowie na dobry dzień. Kochani, dzisiaj w ten środowy poranek chciałbym, abyśmy rozważyli 15 werset 6 rozdziału listu do Efezjan, a więc kontynuujemy naszą myśl o Bożej zbroi. I dzisiaj Paweł mówi o tym, abyśmy byli obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Rzymscy żołnierze nosili sandały, w których podeszwy były podbijane takimi ćwiekami, aby w czasie walki byli tacy stabilni, żeby mogli utrzymać równowagę. I z historii możemy dowiedzieć się również tego, że sukcesy militarne Aleksandra Wielkiego czy Juliusza Cezara polegały właśnie na tym, że ich żołnierze byli bardzo dobrze obuci, mieli bardzo dobrze obute podeszwy swoich butów ochronnych i mogli podejmować długie i bardzo często w trudnych warunkach marsze, które powodowały to, że odnosili też sukcesy i zwycięstwo. I dzisiaj Paweł, patrząc w więzieniu na żołnierza rzymskiego, mówi: Wy jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, również bądźcie tacy obuci, a więc bądźcie gotowi do tego, żeby nieść dobrą nowinę o pokoju do miejsc, do których posyła was Jezus Chrystus. Wiemy, że jako ludzie wierzący, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, jako Jego naśladowcy, musimy mieć dobry fundament, a więc musimy być dobrze przygotowani do tego, żeby zanieść Ewangelię innym ludziom. Ewangelia stanowi podstawę wszystkiego też, co robimy. A więc tak jak w przypadku rzymskich żołnierzy, podstawą ich stabilności było to, że mieli pod podeszwami powbijane ćwieki, które powodowały stabilność w ich poruszaniu się, tak dla nas, uczniów Jezusa Chrystusa i chrześcijan, Ewangelia, dobra nowina, jest podstawą do tego, żebyśmy byli stabilni i do tego, co robimy w swoim życiu. Paweł, kiedy pisał te słowa, myślę, że też przyszły mu do głowy słowa z Księgi Izajasza, który w 52 rozdziale, w 7 wersecie napisał tak: Jak piękne są na górach nogi zwiastuna wieści o pokoju, zwiastuna dobrej wieści o zbawieniu, oznajmiającego Syjonowi, Twój Bóg objął panowanie. Zobaczcie, że Izajasz mówi, że piękne są nogi zwiastuna dobrej nowiny. Piękne są nogi tych, którzy są w gotowości, aby zanieść Ewangelię do miejsc, które tego potrzebują, które na to czekają, które są przygotowane, aby przyjąć dobrą nowinę. I ja jako chrześcijanin, ty jako chrześcijanin, jako uczniowie Jezusa Chrystusa i naśladowcy powinniśmy każdego dnia być gotowi, aby zanieść przesłanie Ewangelii w te miejsca, w które się udajemy i w których Bóg będzie wyraźnie pokazywał nam, że mamy powiedzieć Ewangelię, że mamy przekazać dobrą nowinę do serc tych ludzi, których spotkaliśmy. Dlatego zachęcam was, kochani, dzisiaj, abyśmy byli obuci w gotowość, abyśmy zawsze byli gotowi do tego, żeby podzielić się swoim świadectwem, żeby podzielić się dobrą nowiną z tymi wszystkimi ludźmi, których spotykamy na swojej drodze. Radości w Panu, pozdrawiam, do zobaczenia jutro.